Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Siema. Przeglądając sobie dzisiaj ciekawe modyfikacje do Cyberpunka, natknąłem się na coś dziwnego. Z początku moją uwagę przykuła modyfikacja River Alternate Lux, czyli modyfikacja, która zmienia wygląd Rivera na wygląd Rino. Dziwne, pomyślałem. I postanowiłem wejść na profil twórcy tego moda. I uświadomiłem sobie, że to zdecydowanie jeden z najdziwniejszych profili moderskich, jakie miałem okazję zobaczyć. Do tej pory nie nagrywałem jeszcze odcinka z modyfikacjami do Cyberpunka i myślę, że ten odcinek będzie odpowiedzią dlaczego. A tak serio, to myślę, że ten odcinek będzie dobrym wstępem do serii z modami do Cyberpunka, bo to, co tam ludzie robią, jest naprawdę zwariowane. A jeszcze bardziej zwariowany jest ten twórca modów, o którym będzie duża część dzisiejszego odcinka. Pokażę wam też ciekawe shadery, które zmieniają Cyberpunka kompletnie i wygląda to naprawdę niesamowicie, a ponadto chciałbym trochę pogadać z wami o przyszłości tego kanału, dać wam trochę info co dalej. Więc motywem dzisiejszego odcinka będą mody, ale będzie to raczej luźny odcinek, tak szczerze mówiąc troszeczkę o wszystkim. Seracen jest autorem m.in. modyfikacji, tak jak już mówiłem, River Alternate Lux, czyli modyfikacji, która podmienia model Rivera na model Rino. Po co? Nie mam pojęcia. Ale jest to nie tylko przykład tego, że można kreatywnie marnować swój czas i jednocześnie coś robić, ale też przykład tego, jak naprawdę daleko zaszliśmy, jeżeli chodzi o rozwój AI i jak szybko ostatnie lata się potoczyły, ponieważ głos Rino w grze oryginalnie brzmi tak. Well, watch yourself then. They don't like strangers here. One wrong look and you're crawling through the gutter on busted legs. A w modyfikacji tak. Even to close the door. The stage of my life is done. This thing holds too many memories. Won't let me do that. I wszystko zostało zrobione za pomocą właśnie AI. I chociaż daleko temu głosowi do perfekcji, to i tak jest to co najmniej fascynujące. Ten mod jest tak głupi, ale przetestujmy go. Powinien, znaczy właściwie dwa mody. Jeden, który zamienia Rivera w... jak ona się nazywa? W Rino chyba. A drugi to zmienia nam głos na głos Aurory. Aurora w ogóle, ta scena z Aurorą w gierce jest przepotężna, przemocna jest. Nagrywałem gameplay z Phantom Liberty, ale za bardzo nie zwróciłem uwagi na to, ponieważ zbyt zajęty byłem hazardem, jaki mogliśmy tam odbyć. Mam rację, Vi? Chyba nas nie podsłuchiwałeś, co? 20, parzyste, czarne. Hello, hello, Mr. Rino. Ło! Oczywiście po angielsku jest tylko głos, także na razie chyba nie ma żadnego polskiego dublingu. Which gang's the city's biggest and baddest according to the NCPD? Scavs hold the body count title. Wow. Or Maelstrom, depending on the season. But I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. Jest 3:20. Jest k***a. 3:20. Naprawdę. Co ja robię ze swoim życiem? jeszcze romans. To jest niesamowite, nie? Normalnie sobie jedziesz z Rino, ona coś gada. Ready, River? And what should I be ready for, V? Huh? O! Chłopiec z pistoletem. Bo, what's the occasion? A, jest francuski taki, no. That's crazy, to są dwa głosy AI. I'm gonna close the door. The stage of my life is done. This thing holds too many memories. Won't let me do that. Just don't fall in love with me. Too late, V. Too late. Jaka wielka ten River. Dobra, starszy k***a. Starszy, skip! Jak to się wyłącza tą scenę? Dobra, technologia jest trochę do... do naprawienia. Przecież AI może na przykład w nieskończoność pisać tobie SMS-y z panam. Że ty normalnie cały czas piszecie sobie w gierkę. Że sobie idziesz tu i cały czas panam do ciebie pisze, a ty jej normalnie odpisujesz. I to wpływa jakoś na przykład na zachowanie panam. I albo cię lubi, albo później cię mniej lubi, ma jakieś komentarze do tego. I ta przyszłość to jest niesamowita.
nie będę ukrywać. Ale to w żadnym wypadku nie koniec na dzisiaj, bo Seracen stworzył mody podmieniające głos i model na model i głos Rino do prawie każdej postaci w grze. Mod nazywa się Al Rino All The Time. Ja dla testu podmieniłem model Johnny'ego Silverhanda. Christ, V. Can't believe you're making me a cop. I'm gonna go plug my ears, gouge out my eyes. To jest tak głupi mod, zaraz musiałem go wam dzisiaj pokazać, przysięgam. Co tu się... Jesus Christ, man. Ten autor to jest naprawdę zwariowany człowiek. Co to robi, nie? Zaraz wam pokażę następny. Takie modziska tu zrobione przez autora. Ale to jeszcze nie koniec modyfikacji tego jednego autora, bo z jakiegoś powodu stworzył on też modyfikację zamieniającą Kerego Eurodyne na model Claire Russell. Tak samo również zamieniając jej głos na damski. Ja nie wiem. Ten autor jest popieprzony, nie? O co chodzi w tych modach w ogóle? O co chodzi w tych modach? Beautiful, isn't it? You're still in one piece. Somebody has to have seen the smoke by now. If the Samurai sails another day, I'm gonna rip my hair off. Nie jest to niesamowite, że jeden chłop mógł zrobić tyle rzeczy i to za pomocą AI podmienić te głosy i tak dalej? Powalone to jest. Saracen nie poprzestał na tym i stworzył jeszcze modyfikacje takie jak alternatywny wygląd Panam. Ale nie, myśleliście, że koniec? W życiu nigdy. Jeszcze Panam. Panam Palmer. Co? To jest Panam. Ale autor tych wszystkich modów stworzył też moda, który podmienia nam nóż na Dildosa, którym później możemy rzucać. Dużą część niestety tego będę musiał wam wyblurować. Możemy teraz ludzi tu nie tylko bić pałsztągiem, ale możemy też ich rzucać pałsztągiem. Muszę znaleźć moją ofiarę. Podoba mi się też nazwa tej modyfikacji. Pink Justice. Różowa sprawiedliwość. Zawsze zastanawiają mnie tacy ludzie i ich motywy. Najczęściej jednak motywem jest po prostu nauka. Nauka programowania albo modyfikowania. Przed zrobieniem może czegoś wielkiego. I czerpanie z tego zabawy. A czy można bawić się lepiej niż rzucając w policję różową sprawiedliwością? Nie sądzę. Ostatnio też wypłynął do sieci gameplay nowej modyfikacji do Cyberpunka, Unrecord, która ma się ukazać gdzieś tam w przyszłości i zamienia nam Cyberpunka na takiego bardzo realistycznego. Pomysł oczywiście bazuje właśnie na grze Unrecord, która swoim realizmem i stylem zadziwiła całkiem sporo graczy. W sensie wczesny pokaz gameplayu z tej gry, bo gra jeszcze nie wyszła. Postanowiłem więc zamienić Cyberpunka w coś podobnego. Wow, to już wygląda naprawdę nieźle. Oprócz głupich shaderów i efektów na grę, tak naprawdę nie nałożyłem nic, a wygląda to naprawdę niesamowicie. Kurde, no to już wygląda nieźle. Zero modów, tylko i wyłącznie shadery i kilka efektów, a już potrafi to zrobić taką różnicę. Problem jest tylko taki, że po pewnym czasie grania oczy od takiego efektu zaczynają nas strasznie boleć i odechciewa się troszeczkę grać. Ale dzisiejszy odcinek z modyfikacjami to tak naprawdę tylko pretekst, bo najważniejsze jest info, które chciałem wam powiedzieć. Od aktualizacji Next Gen kanał ten skupiał się tylko i wyłącznie na Wiedźminie, ponieważ pasja do tej gry po raz kolejny we mnie wybuchła właśnie wraz z tą aktualizacją. Przez rok omawiałem najróżniejsze sekrety czy teorie zagłębiając się właśnie w ten świat Wiedźmina i trzymając się go mocno, bo była to tak szczerze jedyna gra, z której miałem ochotę i widziałem jakiś sens nagrywać takie materiały. Ale wiecie co? Nagrałem już 402 shortsy z ciekawostkami, z czego z 350 pochodzi z Wiedźmina 3 i z 95 filmów o samym Wiedźminie 3. I mam wrażenie, że powoli odkryłem już tam wszystko, co chciałem. Rok temu powiedziałem sobie, że będę najlepszym wiedźmińskim twórcą na YouTubie. To czy udało mi się to osiągnąć, czy nie, to już wasza subiektywna opinia. Ale chodzi mi o to, że przez moje postanowienie trzymałem się Wiedźmina jak tylko mogę. Czasami nawet wpadł mi jakiś ciekawy pomysł dotyczący różnych innych gier albo jakiegoś innego materiału, ale niestety ostatecznie zawsze z niego rezygnowałem na rzecz Wiedźmina. Czas na zmiany.
Jest naprawdę wiele gier, które chciałem ograć. Jest naprawdę wiele gier, w których możemy znaleźć różne ciekawostki i różne sekrety. Czasami nawet dostaję klucze od twórców gier przedpremierowo, ale jakoś nigdy z nich nie korzystam. Czas to zmienić. Zatem niedługo na kanale pojawią się też materiały z innych gier. Czasami może będzie to materiał o, nie wiem, 100 ciekawostkach z Escape from Tarkov, czasami materiał o tym, jak AI zmieni rynek gier komputerowych. A czasem klasyczny materiał o Wiedźminie 3, ale nie chciałbym się tylko tego Wiedźmina 3 trzymać. Więc oczywiście Cyberpunk czy Wiedźmin 3 to będą główne motywy, przynajmniej przez najbliższy czas tego kanału, ale Red Dead Redemption 2 czy GTA czy różne inne naprawdę wspaniałe gry myślę, że czekają na mnie, a ja zamierzam przyjść do nich w odwiedzinki. Myślę, że też fajnie będzie się to oglądać, bo w sumie ciągle tylko Wiedźmin i Wiedźmin. Także spodziewajcie się sporej ilości materiałów z różnych innych gier przez najbliższe miesiące. Swoją drogą jest to chyba jedyny taki materiał, w którym mówię takie rzeczy, czyli informacyjne. Fajnie było w sumie tak sobie chwilę pogadać. Był to taki luźny odcinek i mam nadzieję, że fajnie spędziliście te kilkanaście minut i że nie zanudziłem was na śmierć. A my widzimy się zapewne za jakieś kilka dni. Do zobaczenia.